Duncan Loggins. Będę opowiadał za chwilę fakty w niego o utrudnieniach na S79 i o utrudnieniach na S8. Teraz MediaMarkt. Kupując lekki i smukły laptop Kiano Slim Note z systemem Windows 10 i programem antywirusowym Magazine w zestawie w cenie 799 zł, oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. MediaMarkt. No dobra. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie komputery, tablety, telefony GSM i telewizory od 50 cali ma być super rabat 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 5 listopada. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Zasypianie zajmuje Ci dużo czasu. Przyczyny tego są różne. Sama melatonina może więc nie wystarczyć. Dla pewności wybierz Force & Forte. Suplement diety Force & Forte oprócz melatoniny zawiera też wysokie dawki innych składników wyciszających i wspomagających zasypianie. Force & Forte. Więcej niż melatonina. Wypróbuj też Force & Fast w formie szybko wchłaniającej się tabletki bez połykania. W listopadzie w sklepach TK Maxx co tydzień będą pojawiać się ogromne dostawy znanych marek w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży. To jednym słowem jeszcze więcej zabójczych dodatków, ubrań od projektantów i... Nie wierzę własnym oczom, te buty są stworzone dla mnie! I butów. Daj sobie szansę i sprawdź listopadowe dostawy znanych marek w TK Maxx. Takie perełki od razu znikają. Szefie, jak mamy to wziąć? No na pół! Media Expert. Zmieniamy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Nasza Auchan! Nasze magiczne święta z Disney Tsum Tsum! Zbierz 6 znaczków i kup maskotkę Tsum Tsum w specjalnej cenie 14,99. Ciesz się niezwykłą kolekcją maskotek Tsum Tsum. Zbieraj je do końca roku. Tylko w reklamie. Nasze zegary wyświetlają 8. A skoro tak, no to w takim razie pora na fakty w RMFM. Ewa Kwaśny, Bogdan Zalewski, zapraszamy. Bój o warszawski ratusz. Oraz zmiany w rządzie. Te tematy pojawią się w porannej rozmowie w RMFM. Gościem Marcina Zaborskiego będzie Adam Bielan. Wicemarszałek Senatu i polityk Polski Razem. Na początek w faktach jednak aktualne doniesienia dla kierowców. Bo mamy nowe informacje na temat karambolu w stolicy. Utrudnienia na drodze ekspresowej S79 w Warszawie. Jak wiecie z faktów, w tunelu zjazdowym z trasy S2 w kierunku lotniska Chopina zderzyły się 4 samochody. A sytuację na stołecznych ulicach obserwuje nasz reporter Michał Dobrowicz. Dzień dobry. Witam ponownie. Witam, Michale. Co radzisz kierowcom? Jak ominąć utrudnienia? Kierowcy powinni omijać zjazd z trasy S2 w kierunku lotniska i jechać dalej aż do węzła Marynarska. Podróż w kierunku centrum Warszawy i Mokotowa na pewno jeszcze przez pół godziny potrwa dłużej. Utrudnienia czekają kierowców również na trasie S8 w Łódzkiem. Między węzłami Podkonice i Rawa Mazowiecka Południe naprawiana jest nawierzchnia. W kierunku Warszawy przejedziecie tylko lewym pasem.